Światła, Dariusz Postolski i Arkadiusz Stolarek, wypoczęty, opalony po prostu. Ja jestem wiadomo, przed urlopem, panie Dariuszu. Przed urlopem, ale na dwie minuty. Mam nadzieję, że nie aż tak. Kolejny sparing Widzewiaków, tym razem ze Stomilem Olsztyn, który miał ogromne problemy finansowe. Ukarany został punktami ujemnymi. Wydawało się, że spadnie, a jednak Piotr Zajączkowski tak ładnie poprowadził swój zespół, że w rezultacie Stomil się utrzymał na 11. miejscu, no i dziś wzmocniony poważnie wieloma zawodnikami, powrotem swoich zawodników z wypożyczeń, dziś zmierzy się z Widzewem. A zatem co? Bo to już trochę inna drużyna niż ta, która grała z nami. Proszę przypomnieć, panie Dariuszu, miejscowość, wspaniałe boisko. Sierakowice. Sierakowice, tak. Byliśmy tam w Sierakowicach, było fantastycznie. Gdzie jeszcze byliśmy? No gdzie graliśmy także dwa sparingi, przecież nie tylko w Sierakowicach graliśmy ze Stomilem. Tak, ale to był ten ostatni, w którym my jako klub i Stomil jako klub znajdowaliśmy się w zupełnie dwóch różnych miejscach. My wtedy naładowani przed rundą rewanżową, pewni siebie w walce o awans do pierwszej ligi, za to Stomil Olsztyn z wielkimi problemami, składający swoją kadrę na rundę rewanżową w pierwszej lidze. Bartek Niedziela wtedy doszedł. Tak, Bartek Niedziela wtedy zagrał jeden z pierwszych chyba sparingów w Stomilu i tak dobrze pamiętam? Dobrze. To chyba tak było właśnie. I jak to się wszystko zakończyło, panie Dariuszu? To 11. się odwróciło. Miejsce, to Stomil. Spokojnie, minus 3 punkty mieli przed startem, a jednak się utrzymali, ale niektórzy twierdzą, że to zasługa Piotra Zajączkowskiego, który poukładał swój zespół. No i sprawił, że Stomil grał naprawdę przyzwoicie. Jeśli dodam, że wygrał z Marcinem Kaczmarkiem już trener Piotr Zajączkowski, to będzie jasność, bo było to w meczu ligowym. Termalikę Brud Betnie Ciecza prowadził Marcin Kaczmarek i właśnie przegrał ze Stomilem prowadzonym przez Piotra Zajączkowskiego. Patrząc mamy na więc to, panie Darku, jak troszkę dzisiaj historii ukrywa przed nami sztab trenerski Stomilu Olsztyn, to w jakim ustawieniu mają wyjść zawodnicy. No, prawie Stomilowi się pomyliło, bo my nie gramy w tej lidze chyba. Nie, właśnie, nie rozumiem tych problemów, ale jakoś już sobie jest poradziliśmy. Trójka sędziowska, Rafał Michalak, sędzia główny, Piotr Milczarek, asystent i Radosław Siejka. Asystent, a zatem rozpoczynamy składy obydwu drużyn. No, od Widzewa rozpoczyna Arek. Ja dzisiaj jestem z Olsztyna. 21 Patryk Wolański, Łukasz Turzyniecki, numer 3, 15 Zieleniecki, Sebastian. Numer 2 to Daniel Tanżyna, 4 to Marcel Pięczek, 30 Mikołaj Juchacz, testowany wciąż zawodnik w naszym klubie. Adam Radwański z 6, Daniel Mąka 27, Rafał Wursztyński z 9 jeszcze, Michael Amejo 21 i Przemysław Kita numer 17. Tak wygląda skład Widzewa, teraz skład naszych rywali. Michał Leszczyński w bramce z numerem 13, Janusz Buchholz, kapitan Stomilu z numerem 18, Lukas Kuban z numerem 3, numer 6 Rafał Remisz, powrót z zawodnika do swojego klubu, przecież to wychowanek Stomilu Olsztyn, Jakub Tecław to kolejny piłkarz, który dziś będzie tutaj prezentowany, coś wystartowało nam nad głowami, myślałem, że to armia amerykańska. Numer 5 Lech Grzegorz Lech, numer 7 Paweł Głowacki, 8 Bartłomiej Niedziela, 11 Mateusz Gancarczyk, numer 69 to piłkarz testowany i Artur Siemaszko. Znów powrót zawodnika do macierzystego klubu. Ostatni sezon w GKS-ie Tychy na pewno przybijali sobie piątkę z Danielem Tanżyną. Podobnie, tylko że w GKS-ie Katowice był Rafał Remisz. A my poprosimy realizatora o pokazanie ławki rezerwowych Widzewa, bo tam w białej koszulce dziś na galowo, można powiedzieć, nie na służbowo, Marcin Robak dzisiaj nie gra w tym spotkaniu. Jeszcze nie rozegra meczów w barwach Widzewa, natomiast jest na ławce rezerwowych i będzie oglądał to spotkanie wraz ze swoim synem. No właśnie, czyli przyprowadził następcę, nie zastępcę. Na razie syn jest za malutki, żeby mógł brać udział w treningach, ale z całą pewnością, patrząc na kontrakt Marcina Robaka, myślę, może jeszcze zdążyć zacząć. Przygoda z Widzewem nie skończy się na tym sezonie i na pewno gdzieś tam w tej hierarchii klubowej znajdzie się miejsce dla tego zawodnika. Teraz już podbiega tutaj bliżej naszego stanowiska Jakub Jasiński. I za chwilę
jedna jedenastka wybiegnie na pierwszą połowę. Tak jest, możemy powiedzieć coś. Niemal drugi, różny skład wybiegnie na drugą połowę, natomiast jeszcze z tego, co udało się nam ustalić, na pewno para stoperów, Tanżyna, Zieleniecki, wybiegnie również na drugą połowę od samego początku. 15 zawodników jest na drugą połowę przewidzianych, a więc no sporo. Sporo, piękna pogoda, niedaleko kusi swoim menu zajazd pod złotym prosiaczkiem, tak? Co się to nazywa? Nie wiem, ja nic nie dostałem za ja też nie, tam się nie dostaje, tam się kupuje. No widzicie Państwo, niestety, sława tak rozpuszcza. Traktują. Jest dobrze w niebieskich strojach albo w granatowych, jak kto woli, Stomil Olsztyn na czerwono, Widzew. Bardzo ważny sparring, bo my nie mówiliśmy o tej otoczce, o tym, co ten sparring, o czym może zadecydować. Otóż może zadecydować o tym, z którymi piłkarzami się zawodnicy, z którymi zawodnikami klub się dzisiaj pożegna, albo też jutro na porannym treningu. Wszystko będzie jasne. Po tym sparingu dla niektórych to bardzo, bardzo ważny mecz. Jeszcze Mariusz Jabłoński, trener bramkarzy, biegnie tam za bramkę, aby sprawdzić, czy dobrze ustawił swoją maszynerię, która będzie kontrolować, jak porusza się w bramce grający w pierwszej części spotkania Patryk Wolański. A jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć, jak trenują bramkarze Widzewa, to krótki film dzisiaj na naszym kanale na YouTubie pojawił się właśnie z ostatnich zajęć trenera Jabłońskiego ze wszystkimi bramkarzami, także przy okazji zachęcamy do obejrzenia tego klipu i może jeszcze korzystając z tego momentu przerwy przed rozpoczęciem tego spotkania dzisiaj rozpoczynamy kolejny sezon magazynu Piłsudskiego 138. Trójka gości, Maciej Szymański, nowy dyrektor Akademii razem z Michałem Czaplarskim, a później trener pierwszej drużyny, pan Marcin Kaczmarek. Także zapraszamy od 19.10. Dobrze, wszystko jest jasne. I za chwilę wyprowadzi trójka sędziowska obydwie drużyny. Myślę, że pierwszy skład to skład poza Juchaczem, który występował w Opalenicy, a więc tutaj dla niego też jest bardzo ważna próba, przymierzany do tej jedenastki, ale przecież tam gdzieś na ławce siedzi jeszcze Marcin Rowak, a więc to oznacza, że z tej jedenastki, którą widzimy, na pewno ktoś wypadnie. I wychodzi trójka sędziowska, Rafał Michalak, sędzia główny, Piotr Milczarek, sędzia asystent i Radosław Siejka, także asystent. Przypomnę, że jeździ on często na linię z 50-letnim arbitrem Mariuszem Złotkiem, który przecież poprzednio grał bardzo dobrze w piłkę, no a teraz równie świetnie radzi sobie z tymi wszystkimi testami, mając 50 lat. To jest bardzo poważna próba dla sędziego. Oklaski, machają do nas piłkarze Widzewa, my także im odmachujemy. Rafał Wolszyński wciąż jako kapitan, ten wybrany jeszcze przez trenera Zbigniewa Smułka. Jeśli Zbigniew Smułka ogląda ten mecz, to pozdrawiamy serdecznie byłego szkoleniowca Widzewa. No i taka... I asystentów. I asystentów jak najbardziej również. Rafał Wolszyński, jak sam podkreśla, pierwszy raz w życiu nie miał okazji i ma okazję cały czas nosić opaskę kapitańską na ramieniu. Ja myślę, że to też coś dobrego dla Rafała. A my widzimy zawodników rezerwowych Olimpii Stomilu. Mateusz Sednarski, tak jest. Widzimy Mateusza. No więc tutaj ten skład rezerwowy jest bardzo, bardzo silny. Musi Mateusz Sednarski także przekonać działaczy, ale myślę, że tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że będzie to piłkarz bardzo, bardzo potrzebny. No a jeszcze będzie miał do pomocy Waldemara Gancarczyka, Mateusza Mętlickiego, ludzi, którzy potrafią grać piłkę, więc druga część na pewno będzie ciekawa. Jeszcze tylko narady bojowe. Odbieg z proporczykiem Stomilu już Rafał Wolsztyński. Wrócił do tego koła. Nie wyskoczy tam szaman spośród... Nie, chyba nie, nie powinien. Dziewczyna szamana. Dziewczyna, tu powiało, proszę pani. Proszę pani, ładnie powiało tutaj. Wielki świat zajrzał do nas. Przemysław Kita, Rafał Wolsztyński. To jest para dwóch zawodników, którzy zagrają
gdzieś najbardziej, jako najbardziej wysunięci zawodnicy, ale raczej nie obok siebie, a bardziej takim systemem podwieszenia. No i rozpoczął Widzew, zaczynamy sparing. Pierwszy sparing trenera Marcina Kaczmarka. Bardzo ważny, pokazujący również, w jakiej formie są piłkarze po tych trudnych zajęciach. Radwański ruszył od razu po lewej stronie nasz zespół. Zasekurował wszystko Juchacz. Radwański próbował do skrzydła, ale trafił prosto w arbitra. Spokojnie, Tanżyna przez Juchacza. Widzimy to charakterystyczne zejście środkowego, defensywnego pomocnika pomiędzy stoperów i Sebastian Zieleniecki już odważnie na połowie 100 milu, dokładnie do Wolsztyńskiego. Wolsztyński ładnie zabiera się lewą nogą do środka. Mąka szykuje dośrodkowanie na drugi słupek, ale tutaj Rafał Wolsztyński dopiero teraz zamyka tę akcję. Jest Marcel Pięczek, jest Radwański, może wejść w pole karne. Za wcześnie chyba zdecydował się na strzał. Brawo Wolsztyński, ale czujnie tam przed bramkarzem ustawiony piłkarz 100 milu i zagrał od razu do tyłu. Ładnie zgarniają Widzewiacy tę drugą piłkę. Żwawo rozpoczęli nasi zawodnicy to spotkanie. Znowu Radwański często ma piłkę przy nodze. Rosły napastnik Artur Siemaszko tam jeszcze próbuje odebrać piłkę Zielenieckiemu. Uwaga, Grzegorz Lech barkiem w bark z Radwańskim. Mąka na lewo, Pięczek. Troszkę wiatr będzie przeszkadzał. Próbuje Michael Amejo i do tyłu na pewno pograją Widzewiacy. No Michael też trochę nie pograł, bo przecież to ostatnie spotkanie sparingowe obejrzał za linii bocznej, z ławki rezerwowych, wówczas z Chrobrym Głogów w sobotę. Leczył się troszkę podczas tego obozu w samej końcówce tego zgrupowania w Opalenicy Michael, ale już widzimy, że wszystko w porządku. Siemaszko faulowany. Trzeba przyznać, że straciliśmy piłkę po bardzo ładnym podwojeniu na Wolsztyńskim. Doskoczyło dwóch zawodników w 100 milu, no i od razu mieliśmy kłopot. Jakub Tecław na razie teraz był przed chwilą przy piłce, zagrał wzdłuż tutaj bliżej naszego stanowiska Grzegorz Lech. Doświadczony, bardzo dobry piłkarz i głęboko do tyłu, do pary stoperów jest szansa, ale źle przyjmował piłkę Michael i straciliśmy. Niedziela, faulowany przez wracającego Juchacza. Oszukał Bartek Niedziela Marcela Pięczka balansem ciała. Zrobił sobie trochę miejsca na wyjście z piłką, ale tutaj zaasekurował wszystko Juchacz. Zobaczymy, jak tutaj Widzew będzie rozgrywał ten mecz w obronie, jak to wszystko będzie wyglądało, zwłaszcza w momencie, w którym to przeciwnik ma piłkę. Tutaj trener, jeszcze na obozie mieli przez trenera Smułkę zawodnicy Widzewa wpajani taką filozofię, aby stoperzy kryli po jednym zawodniku, aby nie było tutaj potrzeby podwajania. Tak jest. Do środka, do Radwańskiego, ten atakowany ostro. To miało też dać więcej swobody reszcie zawodników, tak, bo tutaj zawsze właśnie na to by pozwalało takie ustawienie. Tanżyna odważnie teraz wprowadza piłkę na połowę, dobrze do Amejo. Pogramy po obwodzie, Juchacz. Na razie bezpiecznie gramy do nogi, nie na wolne pole. Dobrze zdążył Mąka jeszcze zagrać piłkę. Pięczek niepilnowany, ale to wysoki lot piłki od razu skazuje go na stratę piłki Lech. Bardzo niebezpieczny, Tanżyna fauluje Grzegorza Lecha. Bardzo ostre wejście, chociaż Tanżyna teraz takim gestem przeprasza Grzegorza Lecha, 100 mil będzie miał rzut wolny. Ten piłkarz dla 100 milu znaczy bardzo dużo, co najmniej tyle, co dla Widzewa Marcin Robak. Mocne słowa, Mariusz. Ale nie bójmy się mocnych słów, to przyjście Robaka to nie jest. Następne przewinienie, tym razem Radwański, znów na Niedzieli. Wraca Wolsztyński. No odżył Bartłomiej Niedziela w sumie Olsztyn. Bez urazów. Bez urazów. Udało się Bartkowi przebrnąć przez ten sezon. Chociaż słyszałem kontrowersyjną opinię, że nie do końca są zadowoleni z jego postawy. Mówił jeden z działaczy, ja mówię, no to
dlaczego nie jesteście zadowoleni, a gra 80% meczów. Także to możemy sobie takie rzeczy opowiadać. Wiadomo, wrócili piłkarze z wypożyczeń, z gry w innych klubach. No i tutaj będzie ostra rywalizacja. Bardzo dobre zagranie. Na zamknięcie tam wbiegał od razu piłkarz z Tomilu. Przewrócił po drodze zdecydowanym wejściem naszego zawodnika. Odczuł to na pewno Przemysław Kita, to starcie. Wraca Kita. Kita z Robakiem, tak może wyglądać atak. Albo Robak z Wolsztyńskim. Albo Robak z Wolsztyńskim. A w każdym razie już jakaś rywalizacja o te miejsca w grze ofensywnej będzie. Chociaż wielu kibicom marzy się przejście do gry w taką formacją 4-3-3 i znalezienie miejsca dla wszystkich trzech zawodników, i Kity, i dla Wolsztyńskiego, i dla Marcina Robaka w takim ustawieniu. Teraz Kita walczy o górną piłkę, uprzedzony tutaj przez testowanego zawodnika z numerem 69. Będzie out dla... Tak, my mamy także swoje problemy i Stomil także ma swoje problemy. Dzisiaj wykorzystuje sparing z Widzewem po to, żeby przekonać się, czy coś wniosą ci nowi, którzy dzisiaj są testowani. Wrócił Grzegorz Lech na boisko, opatrywany przez jednego z masażystów. Piotr Zajączkowski, trener Stomilu, charakterystyczna sylwetka, przede wszystkim charakterystyczna fryzura. Taki, powiedzmy, wczesny Sławomir Hałaśkiewicz, tak bym określił fryzurę Piotra Zajączkowskiego. No i teraz wejście zdecydowane. Obrońcy. Nie ma żartów. Janusz Buchholz, kapitan Stomilu w tej części spotkania. Bardzo ostro wchodzi. Żeby było ciekawie, to tak patrzę, że żaden z zawodników nie ma opaski. Stomilu nie ma opaski. Zapomnieli koledzy. Prosta strata teraz Zielenieckiego, niepotrzebna. Zagapił się nasz stoper. Po powrocie Robaka zupełnie inaczej będziemy patrzeć na pozostałych piłkarzy. Oni chyba też zdają sobie sprawę, że poziom krytycyzmu się podniesie. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Chociaż myśleliśmy, że to niemożliwe. Ale jednak możliwe. Proszę, przy linii bocznej, brawo, Sebastian ładnie zamknął drogę przy linii bocznej. Juchacz próbował atakowany. Sprytnie tam Juchacz pomiędzy nogami. Ale nie panikował. Nasz zawodnik starał się znaleźć miejsce właśnie pomiędzy nogami Jakuba Tesława, ale jeszcze podwojony Juchacz, nie udało mu się skierować tej piłki do kolegów. Dużyniecki przez Patryka Woleńskiego. Rzadko, chyba pierwszy jeśli raz dobrze pamiętam, to Tesław chyba jest z Gorzowa. Przynajmniej ostatnią rundę zaliczył. Wolsztyński główką. No tutaj gramy składnie. Dobrze wyprowadziliśmy piłkę. Niestety Łukasz Tużyniecki nie opanował. I straciliśmy okazję na dobry kontratak. Coś pociemniało. W oczach. No tak, nie, tak źle to nie jest jeszcze. To nie ten płyn. Brawo, brawo, właśnie. Dobry pomysł Grzegorz Lech ze skaczącej piłki. Przez kiedyś tak uderzył. Wyglądali, jakby byli zaskoczeni, że nie ma spalonego po wyrzucie piłki z autu. Mamy ją do bramkarza. Nie zdecydował się na wejście ofensywne. Od razu podchodzą piłkarze. Gości, Paweł Głowacki, właściwie to no tak, no chociaż oni są tu na obozie. Do 6 lipca kończą sparingiem z KKS-em Kalisz. Radwański, świetne podanie między dwie strefy. No ale czy dojdzie do piłki? Ameyou doszedł. Z prawej próbuje dorzucić. To nie była dobra centra. Ale Radwański sprytnie odegrał piłkę i znów powinien chyba Buchholz jednak uderzać, Adam. Tak. Teraz prezent od Grzegorza Lecha dla naszych zawodników. Tużyniecki podłącza się do akcji ofensywnej. Będziemy mieli rzut wolny. Z prawej nogi Michael Ameyou nie centruje zbyt dobrze. Tak bym to nazwał. Piłka nie miała odpowiedniej siły. No mówię, poziom krytykanstwa niestety się odezwał, ale i malkontentstwo zawsze się też w człowieku czai. Staram się nie chodzić tą ulicą. Ta granica jest bardzo cienka. Staram się nie chodzić tą ulicą. Adam Radwański szykuje się do dośrodkowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. On zamyka Juchacz. Nie doleci piłka.
niestety. Dobrze ustawiony Wolsztyński. Głowacki w tym wszystkim. Bardzo ładnie sobie przyjął Wolsztyński i bardzo ładnie się uwolnił. Świetnie, dobrze odegrał. Mięciutko, ale taką miękką centrą raczej tu krzywdy Stomilowi nie zrobimy. Jeszcze miał okazję Juchacz, nie trafił w piłkę, był tam naciskany Siemaszko. Przez obrońcę. Dobrze wraca będzie Michael Ameyo. Tak. Mądrze to zrobił Michael. Mądrze, bo to nie jest na kartkę tak naprawdę. Bardzo to sprytnie zrobiło. I rzutem wolnym Buchholz podaje piłkę do Grzegorza Lecha. My widzieliśmy, jak przestawił sobie Michael Ameyo delikatnie zawodnika Stomilu, a wcześniej były te dwie sytuacje, w których najpierw Adam Radwański pewnie mógł jednak zdecydować się na strzał z półwoleja, a później nie trafił w piłkę. To było już kombinowanie, te miękkie, takie lekko podciągnięte do góry piłki, niektórzy mówią podcięte. Ale jeden z moich sąsiadów by się obraził, bo on wraca podcięte często. Teraz po prawej stronie znów ruszył zespół Stomilu, sprytnie to rozegrali. Siemaszko musi uważać, tam Tanżyna ucieka na lewą nogę. Poradził sobie, ale to już jest... O, i to jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, proszę. No, narobiliśmy sobie zamieszania. Daleka piłka od Wolańskiego. Dobra szybkość Kity. I ratuje się tutaj wybiciem piłki na aut obrońca Stomilu. Bardzo ładnie to zrobił. Jakub Kita przyspieszył. Asekurował wszystko. Pięczek już wprowadza piłkę do Michaela Ameyo. Będzie jeden na jeden. Łamie do środka. Nie, ucieka na lewą nogę. To jest piłka, która zakończy się rzutem rożnym, ta akcja. Radwański chyba pójdzie do centrum. Wcześniej widzieliśmy w naszym polu karnym najpierw interwencję i taki dość niebezpieczny zwód Daniela Tanżyny. To wszystko ładnie wyglądało i zakończyło się dobrze. Później miał problem przez moment Adam Radwański, ale też nie było tam żadnej paniki w tej sytuacji. To też dobrze świadczyło o tym momencie, w którym dzieje się coś chyba złego, ale potrafimy sobie z tym poradzić. I wariant z wejściem w pole bramkowe. Juchacz, Tanżyna, Zieleniecki. Zostaje Ameyo i Pięczek. I po drugiej stronie Turzyniecki. No to trzeba zaryzykować strzał, nie ma. Nie ma szaleństwa w Michaelu, niestety. Wolałbym, żeby próbował uderzyć, prawda? Tego mi najbardziej w Michaelu brakuje. Tej takiej odwagi przy podejmowaniu decyzji, jedną podjął w tamtej rundzie, więc wystarczy. A i będą wracać te historie. No będą wracać, bo to jest jak osad w szklance po kawie. Tak, zawsze coś zostanie. Dobre, ja tam dlatego wolę rozpuszczalną. Nie rozpuszczamy tutaj tempa specjalnego. Juchacz ma dużo swobody. Dobrze pokazał mu się przez moment Wolsztyński. Główka Radwańskiego. Też widzimy, że zawodnicy Stomilu tutaj nie naciskają w środku pola. Dużo miejsca mają stoperzy, kiedy wyprowadzają piłkę i Zieleniecki, i Tanżyna. Spokojnie wchodzą zawsze poza linię środkową boiska na połowę właśnie Stomilu. I dopiero gdzieś od 40 metra zaczyna się robić gęsto. Już dwa razy. O, teraz Grzegorz Lech zrewanżował nam się za ostre wejścia. Dwa razy potraktował go bardzo ostro Juchacz. Przed chwilą Grzegorz Lech odpowiedział Juchaczowi, ale nasz zawodnik zdołał uskoczyć, a teraz już było zdecydowane wejście na faul w kierunku Adama Radwańskiego. Tanżyna zabiera się z akcją, ciasno przed nim. Nie, niestety nie. Próbował za plecy obrońców uruchomić Pięczka na lewym skrzydle. Pamiętamy Marcela Pięczka, zwłaszcza ze spotkania z Chrobrym Głogów. No doskonale prezentował się Marcel, zwłaszcza w tych akcjach ofensywnych. Ogromne zagrożenie po każdym z jego wejść właśnie lewym skrzydłem. Dziś na razie Marcel dość spokojnie sobie poczyna w ofensywie. Pokazał się znów przed chwilą Juchacz. Teraz uwaga. Siemaszko bardzo ładnie się zastawił. Idzie do niego Zieleniecki. No przy linii bocznej to nie wolno tak pozwolić. Za łatwo to rozegrali zawodnicy Stomilu. Mając zawodnika przy linii bocznej, już trzeba ryzykować w śliski, przerywać akcję. A tymczasem złamał do środka piłkarz Stomilu. No obnażając nasze złe ustawienie i złą organizację w tym momencie. Buchholz z autu. Siemaszko. Chyba Bartek Niedziela to był, tak? Z ósemką na koszulce.
po prawej stronie niedokładne zagranie i od bramki rozpocznie Patryk Wolański. W środku przechodzi Paweł Głowacki, obok niego ustawia się Radwański. Dwaj zawodnicy podobnego wzrostu, podobnej budowy. A my też, patrząc na ławkę rezerwowych, mamy ciekawy obrazek, widzimy hierarchię w drużynie. Na ławce Marcin Robak z synem, a poza nią Jakub Kmita i Kamil Piskorski muszą sobie znaleźć miejsce na... Lepsze to odnoszenia sprzętu. Ale sprzęt na pewno i tak właśnie Kuba Olsztyński walczący. Nie wiem, czy nie było tam przewinienia. Sprytnie piłkarz Stomilu przytrzymał za rękę Wolszyńskiego. Michaela Mejołusi. Daniel tam jest Kuban. Z tym krosem na prawą stronę nie był Michael gotowy jeszcze, żeby otrzymać piłkę. Wpadł w Kubana. Teraz jeszcze Kuban gdzieś tam zapludł nogi. Arbiter puścił, pozwolił grać. Może słusznie. Trzeba czekać na gwizdek. Sporo było tam walki. To dobrze. Jeszcze instrukcje od Marcina Kaczmarka. Bardzo dobry pomysł Rafała Wolszczyńskiego, ale nie doszła piłka do Łukasza Turzynieckiego, który podłączył się do tej akcji ofensywnej. Widzew teraz przebija Juchacz, ale wszystko to zgarniają zawodnicy 100 mil w środkowej strefie. Radwański odważnie głową, noga trochę za wysoko uniesiona przez Artura Siemaszkę. Sędzia puszcza grę. Turzynieski z Michaelem Ameją. Juchacz. Na pewno ma dużo ochoty Juchacz do tego, żeby piłkę mieć przy nodze, żeby ją podotykać i troszkę pomóc w rozegraniu. Mąka ścina do środka pola, pokazał się Radwański na jeden kontakt z Mąką, ale za daleko sobie przyjął Daniel piłkę. Ta spada jeszcze pod nogi Pięczka, Pięczek do kity, ale ten na wykroku nie dał rady sięgnąć tej piłki. Szansa dla Stomilu na kontratak. Wiesz, kiedy będzie najwięcej tortów w szatni Widzewa? Nie wiem. 11 listopada. W imieniny Marcina. Marcin Robak, Marcin Pieńkowski, Marcin Kozłowski, no i trener. Także troszkę tam pojawi się słodkości. A to dzień wolny od pracy. To no zapraszamy pod stadion. Tylko bez jajek tym razem. No tak, to przecież nie to święto. Bo ciasto będzie już gotowe, nie trzeba. Tak jest, nie trzeba nic ubijać. Juchacz. Znowu on właśnie, piłka przy nodze, Juchacz do Tanżyny. I widzimy, jak dużo miejsca Stomil zostawia Widzewowi. To jest też szykowanie sobie tak, miejsca na kontratak dla Tak, dla od 30 metra zaczynają właśnie, dopiero Marcel gęścić. Odważnie lewą stroną, piłka bardzo po ziemi. Dobra piłka. No ale tam nie zdążył wejść Przemysław Kita. Dobrze, Mąka wypatrzył. Na uderzenie. Tak, tutaj znowu mógł się Adam decydować. No odwagi Adam więcej. Myślę, że tutaj coś dobrego z tego może przyjść, zwłaszcza, że oglądając te treningi Widzewa, no widziałem wielokrotnie, jak Adam Radwański uderza tutaj z dystansu nawet na rozgrzewce. I to potrafi bardzo ładnie naprawdę to dobrze. Trzeba wyciągnąć obrońców i pomocników właśnie strzałami z dystansu. Oni zupełnie inaczej będą reagować, jak Widzewiacy będą próbowali strzałów spoza pola karnego. Tak, to też jest szansa zawsze na to, że bramkarz tę piłkę gdzieś odbije, czy też na jakiś rykoszet, na dobitkę naszego zawodnika. Chyba, że trener Kaczmarek powiedział, dziś panowie nie uderzamy z dystansu, próbujemy podejść jak najbliżej bramki. Zieleniecki będzie przerzut, bardzo ładnie, taki dostojny cross na lewą stronę. Pięczek dobrze gasi piłkę, Mąka do środka, już patrzy, Kita był wolny, Radwański teraz decyduje się na strzał i właśnie będzie bramka. To jest ten tak moment, jest, o którym powiedziałem dosłownie minutę wcześniej, czyli uderzenie spoza pola karnego, które daje Rafał szansę po rykoszecie na dojście do piłki Wolszyńskiemu. Bardzo ładny sposób rozegrania piłki. Dołożenie i już później tylko z lewej nogi świetnie wykończył. Świetnie ułożona stopa Rafała Wolszyńskiego. Bardzo ładny strzał naszego zawodnika. I mamy 1-0, która to minuta? Chyba 19. Świetnie tutaj z woleją ładnie złożył się Rafał Wolszczyński. Ale zaczęło się od tego strzału. Zaczęło się Jeśli od strzału. Dobrze pamiętam, to jest to inauguracyjny gol Rafała Wolszczyńskiego w tym sezonie, jakby to nie nazwać, bo we wcześniejszych meczach chyba Rafał nie strzelił. Pamiętamy o tym rzucie karnym, który przerzucił pod cinką.
ponad bramką. Ciekawe, czy trener Kaczmarek da szansę Rafałowi Wolszczyńskiemu kiedyś na wykonanie karnego, bo wiemy, że trener Smułka... Drzemie Alfred Hitchcock, nie? Nie, bo wiemy, że trener Smułka powiedział po meczu, że już nigdy więcej Wolszczyńskiemu nie da za karę podejść do karnego, no ale trener Smułki... Nie, no ciekawe rozwiązanie. Niestety te bramki są za niskie. Sprytnie Kuban przy linii bocznej. Od razu przesuwa się Siemaszko do przodu. Pokazują się pozostali zawodnicy bardzo niebezpiecznie. Nie wolno Gancarczykowi tam pozwolić, żeby przyjmował piłkę. Próba teraz w rewanżu strzału zawodników w Stomilu. Dobrze zauważył, Buchoc. Dobry ruch Kity. Podłącza się do wszystkiego Mąka. Na jeden kontakt widzę w Pięczek, odwraca grę. Dobra decyzja Marcela. Jeszcze raz jest powinien dobrze. Adam. Ktoś powinien krzyknąć plecy, tak, bo nie było krzyczą, tego słychać. Nie było informacji. Niestety. Wracający piłkarz Stomilu wypchnął piłkę w ostatniej chwili. Przede wszystkim to Marcel powinien Kuban, powiedzieć sprytnie. Adamowi, kiedy odgrywał mu już piłkę, że ma na plecach zawodnika. Teraz Wolszczyński znowu w akcji ofensywnej. Bardzo Kita dobra do lewej, sytuacja. Do prawej Kita, ale zatrzymany. Ach, jeszcze chciał poprawić, przełożył sobie. Już był ograny obrońca. Myślę, że Przemek powinien zdecydować się na uderzenie wcześniej. Bardzo aktywnie Rafał Wolszczyński, też ta bramka trochę go... tutaj uaktywniła we wszystkich poczynaniach i w ofensywie, i w defensywie. Widzę teraz dobry fragment za nami w wykonaniu naszego zespołu. Zieleniecki, kolejna akcja. Znowu dużo miejsca w środku. Radwański trochę niepotrzebnie do tyłu, ale też zwalniają tempo chyba specjalnie tej akcji Widzewiacy Tanżyna. Znowu dużo miejsca. Tak jest, Daniel tutaj korzysta z tego wszystkiego. Sam przebieg dobrych 40 metrów. No, ale nie zrozumieli się, nie wbiegał do środka Marcel, a szkoda. Tak, tutaj to dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, tylko no musi ruch wykonać niestety Marcel. Niestety, mówię, no na szczęście chyba. Nie ma ruchu, to nie ma podania. Ale był przekonany Daniel Tanżyna, że Marcel tam biegnie. No to było takie zagranie w tempo, prawda? Tempo wyszło. Skaczą do główki, nie skoczył Niedziela, teraz skacze Mąka z Niedzielą. Poradził sobie Niedziela, Tanżyna główką, Lech, pograją pewno. Tak, no Lech. No i teraz znowu podobna sytuacja po stronie Stomilu. Niedziela zatrzymał się w tym momencie, już to podanie było niedokładne. Patryk Wolański, Radwański. To rozpoczynanie gry, to jest pięta achillesowa wielu zespołów. Niestety my też niespecjalnie sobie z tym radzimy. Te obowiązki przejmuje Radwański, gra do Tanżyny, jest Pięczek. Tak, na zmianę i Radwański, i Juchacz schodzą do środka pomiędzy stoperów. Teraz aż za dużo zawodników znajduje się w linii piłki. No teraz musi sam grać, jasne. Tak jest. Dobra decyzja Adama, żeby podciągnąć akcję na ścianę. Dobrze z Kitą Radwański przymierzał się tam do uderzenia, ale dobrze podłączył się Turzyniecki prawym skrzydłem. Turzyniecki, dobra piłka w pole karne. Kita w ostatniej chwili tam jeszcze blokowany przez obrońcę. Dobra akcja Widzewa. Na sędziego asystenta, który na początku nie był przekonany o tym, czy pokazać rzut rożny, ale później... analiza pokazała, ale była to bardzo dobra piłka. I pochwała dla Dobrana. Adama dla... Radwańskiego za całą tę akcję, bo tak to on jest. Najpierw wyszedł z własnej tutaj... połowy odważnie, później rozegrał ją do skrzydła, dał szansę. To był tunel, kolejny. Wprawdzie nie pod... Momenty są, jak to się tak mówi, na pewno. Radwański, zobaczymy, co tutaj wymyślą Widzewiacy. Na krótko do Mąki. Mąka wysoko leci i długo ta został piłka spada na linii, przed pole karne. Został na linii bramkarz Stomilu. Po pierwsze obciągnąć palce. Po drugie pochylić się do przodu i wystarczy. Dwie uwagi, które sprawiły, że piłka poszybowała bardzo, bardzo wysoko. Ale drobno... Całe szczęście wchodzi pan na boisko w drugiej połowie. Nie. Będziemy oglądać, jak to się robi. Nie, teoria futbolu tylko. W drugiej klasie jest to, jeśli chodzi o teorię futbolu. Na piękne obrazki. Piękne obrazki, poniżej. Tak. Jeśli udałoby się niestety małe, pokazać. Mali Widzewiacy tutaj tak przyjechali i ze Skierniewic, i z Sochaczewa, bo widzieliśmy te dzieci i cały czas je widzimy zbierające autografy od wszystkich zawodników Widzewa. To cały czas jest Widzew i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Dla tych dzieci nie ma to znaczenia, że to jest druga liga. Dodajmy, nie ma że są poubierani w koszulki oczywiście. Nie ma znaczenia to, co działo się w poprzednich latach, to, co stało się w poprzednim sezonie. Mają wpajane to, że jest to ich klub i
niezależnie od tego, kto te koszulki nosi piłkarskie, chcą mieć autografy tych chłopców i mieć to wszystko na pamiątkę. Dobrze odebrał teraz piłkę zespół Stomilu. Rozpoczynają akcję, uwaga. Świetnie, Zieleniecki. Brawo. Dobry timing tu Sebastiana, rozgląda się, ale nie ma kogo rozrzucić. Dobrze, ale ładnie przyjmował piłki. Jest wejście. Brawo, brawo. Doskonała sytuacja. Zdąży? Tak jest. No, pan napastnik Rafał Wolsztyński. Nie przeszkodziło mu ani najpierw ten rykoszet, który miał miejsce na samym początku. Nie przeszkodziło mu później wejście obrońcy. Proszę, obejrzyjmy to jeszcze raz. Bez zastanowienia. I tak właśnie powinien się zachowywać napastnik. Od nóg obrońcy piłka poszybowała do bramki. Brawo dla Rafała, brawo. I mamy drugą bramkę dla Widzewa. To efekt odwagi. Jakby usłyszeli nasze uwagi, to jest 20. W tej chwili 6. minuta gry. 2-0. No brawo, bardzo dobra skuteczność Rafała Wolsztyńskiego i bardzo dobre i przytomne zachowanie w polu karnym. Właśnie tak trzeba się zachowywać, mając dobrze taki się numer zostawił, dobrze 9 obrócił. Na koszulce. Tak. Wiemy, że to Marcin Robak będzie grał z 9, pewnie Rafał zostanie przy swoim numerze z zeszłego sezonu. Już z Przemkiem Kitą były rozmowy, bo Przemek chyba wstępnie miał mieć tą 9 na ten sezon, ale już sytuacja, z tego co wiem, wszystko w pokojowych warunkach zostało ustalone i Przemek ma już chyba wybrany inny numer na nowy sezon. Na razie Stomil w ataku, bardzo przejrzyście. Teraz Michael pokazywał Adamowi, że wbiega, ale myślę, że wbiegał za blisko środka. A ja tak jeszcze wracając do Kity, to była asysta Przemysława Kity w tej akcji. Po cichu naprawdę bardzo liczę na Przemka. W tych meczach sparingowych dużo takiej pracy wykonywał, czarnej roboty jako zawodnik ofensywny. Radwański dobrze. Dobrze gra między strefy. Pięczek musi grać jeden na jeden. Tak jest. No ale niestety nikt tego nie zamknął. Wszyscy tutaj wchodzimy do środka. To i kto myślę, tam że tą spokojnie stronę? Łukasz Turzyniecki, Łukasz Turzyniecki mógł, bo oczywiście niepotrzebnie podwajał krycie tutaj na Grzegorzu Lechu, a miał dużo miejsca i mógł zamknąć tę akcję z lewej strony. Tak, niepotrzebnie chyba Łukasz. Jeszcze tam głęboko. Ostre wejście w piłkarza Stomilu, to chyba Daniel Mąka. Arbiter pokaże, z którego miejsca Stomil rozpocznie grę. A wracając jeszcze na sam koniec już do tego Przemka Kity. Właśnie tak jak mówię, liczę na Przemka, liczę na tę jego przebojowość, bo a widzę, ty liczysz, że on po cichu słyszałem. On nie, już teraz bo głośno, już to wszystko powiedziałem. Liczę na to właśnie, że Przemek tę przebojowość będzie pokazywał. Fajne, naprawdę kilka fajnych momentów w każdym z meczów sparingowych, nawet w tym meczu z Lechem Poznań. Na pewno nie boi się Przemek gry, nie boi się zawołać o piłkę, nie boi się rozegrania, gry na jeden kontakt, też nie boi się takich wejść jeden na jeden. Tak się zastanawiam, czy Przemek gdzieś tu na skrzydle nie czułby się równie dobrze, jak w ataku. To stwarza duże możliwości. W grze ofensywnej. Na pewno duża wartość tej linii ofensywnej teraz jeszcze po przejściu Marcina Robaka. No to wystrzeliło, ale Wolsztyński, Kita, Robak to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo duża jakość. Ciekawy obraz i tym bardziej, że Wolsztyńskiego możemy ustawić po lewej bądź po prawej stronie. I też liczę po cichu na to, że i Rafał i Przemek po prostu dużo nauczą się od Marcina Robaka, takich zachowań. No kierownika już znamy, jeszcze tylko pracowników trzeba paru. No ktoś gra na fortepianie, a ktoś go nosi, więc to zawsze tak te role się rozdzielają. Twierdzą, że na fortepianie można zrobić wszystko. Jak pytali jednego człowieka, czy pan gra na fortepianie? Czy pan umie grać? Nie wiem, jeszcze nie próbowałem, może umiem. No dobrze. Przy linii bocznej, agresywnie Turzyniecki. Sędzia pozwolił na ostre ataki, później już oczywiście konsekwencją jest aut. Jest Radwański, arbiter przestawi tam chyba miejsce, z którego będą wrzucać piłkę zawodnicy Widzewa. Chyba jakaś uwaga do rezerwowych. Tak, bo oni rozgrzewali się tak blisko linii, że praktycznie uniemożliwiali dokładne wrzucenie piłki z aut. W międzyczasie Widzew wzmacniony zawodnikami kolejnymi, którzy idą już w stronę ławki rezerwowej. Potężna ekipa, proszę. Ilu dzisiaj mamy? 26, tak? 15 na drugą część, 11. Może tak być. 26 osób, tak jest. No proszę. W tym zawodnik testowany, skrzydłowy,
ze statusem młodzieżowca. Na razie więcej nie powiemy. O tym nie powiemy. Tak jak i nie mówimy o zawodnikach Stomilu, tych, o których sztab prosił nas, aby nie informować o testowanych piłkarzach. Wolszczyński schodzi do gry, ale Turzyniecki wstrzymuje wyrzut. Teraz zagrywa do byłego zawodnika. Ładnie to chciał zrobić. No, Rafał tutaj po strzeleniu tych dwóch bramek zaczyna się zachowywać jak ten, który będzie pisał doktora, to by nie za długo. Z tym jest różnie. I będzie rzut wolny. Radwański z Mąką. Mamy ją gdzieś na 18 metrze. Pięczek z Turzynieckim zostają z tyłu. Oby to była dobra piłka, mocno i Artur Siemaszko z nimi. Tak jak to robili zawodnicy Lecha wtedy w Opalenicy przeciwko nam właśnie, Adam Radwański. No i niestety ładna, troszkę za lekko. Zdążyłby, gdyby od początku ruszył Kita. Bo piłka dopiero teraz opuściła plac gry. Już z tyłu jest Pięczek. Świetnie. No bardzo ładnie, szkoda. Kita z Pięczkiem, wmieszał się w to wszystko Michael. Głodny gry. Oj, uwaga, bo naciska już tutaj w środku pola. Tężyna będzie grał do bramkarza, oczywiście. To jest bardzo rozsądne, tym bardziej, że Patryk Wolański będzie musiał grać nogą. No to jest taki lot piłki. Proszę, jak sprytnie tak, Przemek tutaj Kita sobie radzi w tym starciu z dwoma zawodnikami. Radwański i znowu dużo miejsca. Dużo Radwański, miejsc. Prawa noga Radwański, ale w Kitę. Teraz szansa na kontratak dla Stomilu. Wraca Turzyniecki, goni już tutaj zawodnika. Zarczyk jest przy piłce. Stracił ją. Ładnie tutaj pracuje dzisiaj Daniel Mąka w defensywie. Już któryś raz z kolei widzimy go czy po lewej, czy po prawej stronie, kiedy właśnie podwaja i pomaga swoim kolegom z zespołu w odbiorze piłki. I taką Mąkę chcielibyśmy widzieć, prawda? Tylko już nie mówmy o tym chlebie, mocno. Nie, tam już oklepane to jest, ale fakt jest faktem, że chyba Daniel zauważył, że konkurencja wzrasta. Pięczek przerzucił to dośrodkowanie. Kuban spokojnie klatką piersiową. No, to i tak ma szczęście, że się jego kolega w bramki nie potknął. Są takie zagrania, które mogą się katastrofalnie skończyć. Rozpoczyna Stomil. Z przodu w środku Lech. Jeszcze dalej Siemaszko. Prograją wszerz boiska. Jest Tecław przez moment tylko przy piłce. Znów Buchholz. Niedziela faulowany. Zamiast doskoczyć tylko. Tu widać było doświadczenie Grzegorza Lecha. Nie rozpoczynał gry, odepchnął naszego zawodnika, robiąc sobie miejsce. I teraz będzie rozpoczynał 100 mil akcji. Ależ niebezpieczna piłka. Tak, tutaj Wolszczyński znowu próbował zaczarować. Wydawało się, że to się uda. Rafał Wolszczyński. Odwracając się. Wysoko podchodzi Juchacz, faulował. Jeszcze tutaj faulował. Głowackiego. Juchacz. No tak trudno do określenia, ale to nie jesteśmy od tego, jest sztab szkoleniowy, żeby ocenić, jak ten chłopak się prezentuje. Arbiter jeszcze raz pokaże z miejsca, z którego zaczniemy. Ucierpiał w tym starciu jeden z zawodników w Stomilu, Paweł Głowacki, numer 7. Lech. Czech. Rus. Tak jest. Poszło. Znamy też troszkę historii. Basie, Zieleniecki głową. Wraca się Maszko. No to raczej z tego zagrożenie będzie, choć faulował. Tak. Tak. I spróbował jeszcze strzału na bramkę. Po gwizdku nawet. Gancarczyk, żeby no przynajmniej oddać strzał. Ale faulował piłkarz Stomilu. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Teraz będziemy mieli troszkę przerwy w meczach sparingowych po tym dzisiejszym spotkaniu. Dopiero w przyszłym tygodniu mecz. W piątek chyba. Tak jest. Dobrze pamiętamy. Albo w czwartek? Albo w piątek. To mecz już na uczczenie dni się radza chyba, tak? Dobrze. Nie, jeszcze tu mówimy o sparingu. Po drodze chyba jeszcze jakiś jeden mecz sparingowy. Jeśli dobrze kojarzę.
No to Państwo nas szybko zaraz wyprostują. Za dużo kojarzymy, za dużo kojarzymy, a za mało wiemy dzisiaj. Uwaga, Olsztyn. Będzie rzut wolny. Było po prostu kilka zmian też. Jak na razie Stomil. Jak na razie Stomil tutaj wielkiego ognia i zamieszania z przodu nie robi. Powiedziałbym, że gra ofensywna Stomilu jest no na razie taka sobie. Lukas Kuban zacznie od podania do obrońców, już ruszyli. Niedziela. Przewrócił, łapiąc za szyję. Dostanie żółtą kartkę za to. Radwańskiego. Bardzo niebezpieczne zagranie. Twardych starć nie brakuje. Kuleje Adam Radwański, ale za chwilę będzie wszystko w porządku. Tak jest. Szeroko ustawił się Marcel Pieńczyk i to on chyba powinien dostać piłkę od Sebastiana Zielenickiego. Dobrze do gry pojawił się Kita, teraz podciąga akcję odważnie. Przemek Kita, proszę, dwóch zawodników zostawia za sobą, ale skoczyła ta piłka gdzieś tutaj na sam koniec i niedokładnie zagrywał Kita do Amyo. Tymczasem rozgrzewają się te składy na drugą część meczu. Myślę, że bardzo istotna rzecz to, aby te wszystkie zmiany związane ze sztabem szkoleniowym nie wpłynęły jakoś na te etapy przygotowania zawodników. Trudny sezon przed Widzewem. No, pracę trzeba wykonać, niezależnie od tego, kto tą pracą tak kieruje. Tak jest, żeby coś się na siebie nie nałożyło. Myślę, że to już jest pod kontrolą, a rywale się wzmacniają, zwłaszcza Stal Rzeszów tutaj imponująco sobie poczyna. Nawet znamy dwa nazwiska. Znamy, tak jest. Przypadkowo stoperzy. No to będą bardzo ciekawe konfrontacje. Pokazuje się do gry Radwański, Tanżyna decyduje się na ofensywne wejście. Pieńczek, dobrze, bardzo podanie, ładne. Dobre podanie Daniela Tanżyny. Pieńczek za blisko do nogi. Zagrana teraz. Nie ma miejsca nawet na rozpoczęcie biegu. Pieńczek. Zostawia Marcel. Tutaj bardzo dobrze. Bartłomieja Niedzielę. Tanżyna przytomnie do Michaela. My ją dobrze jeszcze poradził sobie Michael do Juchacza. Świetnie, był bardzo niebezpiecznie. Balansem ciała druga oszukał strona Michael. Jest Mąka. Za długo. Za długo. Stoi tam w polu karnym Mąka. Wcześniej należało przerzucić grę. Kita i Wolsztyński ściągnęli obrońców, a Daniel Mąka na pierwszy został słupek, tak, a Mąka był sam zamykając akcję. Zmienić strony. To już do niczego nie prowadzi. Juchacz. Dobrze ustawia się na pewno Juchacz i te piłki, które zagrywane są na wolne pole, zwykle właśnie gdzieś tutaj Juchacz jest w pobliżu i nie potrafi sobie z tymi zagraniami poradzić, przejąć tę piłkę od razu. Tanżyna będzie grał do Zielenieckiego, szeroko do prawej strony. Widzimy, jak głęboko zszedł teraz Przemysław Kita na linii środkowej, a Michael ustawiony nieco wyżej. Ładnie na jeden kontakt z prawej strony Mąka z Żynieckim, ale niedokładne wyjście. No to są te grzechy, których nie lubimy wspominać, nie lubimy oglądać, czyli dobry zaczątek akcji, fajne zagranie na jeden kontakt i później niedokładna piłka wyprowadzająca. W środku pola Wolsztyński walczy tam Michaela, my ją fauluje. Kuban od razu do Siemaszki, ten łapany z tyłu za koszulkę przez Zielenieckiego, no i właściwie tak gdzieś za ramię, więc wiadomo było, że arbiter natychmiast to wychwyci. Buchholz. Piętą, proszę, jak sprytnie. Zagrali z Niedzielą. Niedziela znów do Buchholza. Ładnie do Grzegorza Lecha w polu karnym. Nie dał się tu zaskoczyć Tanżyna. No ale trzeba przyznać, że to była groźna akcja. Przynajmniej w pierwszej fazie. Z autu rozpocznie zespół gości Janusz Buchholz. Ładna wrzutka. Ojej, to jest bardzo. To jest nawet na rzut karny.
myślę, że sędzia spokojnie mógł chyba tutaj gwizdnąć w tej sytuacji. Nie ulega wątpliwości, że Zieleniecki popełnił błąd i faul. Jeszcze raz na powtórkę tej sytuacji. Bo tu akurat trudno, dość dynamicznie się to wszystko dla mnie karny. Miał na pewno, dał podstawy Sebastian do tego, żeby... I od razu powiem, że jest to błąd i głównego, i asystenta. Każdy z nich mógł pokazać, że jest to niestety przewinienie. Albo nasz w ocenie tej sytuacji. Nie, nie. Po średniej sytuacji tutaj opcji nie ma. Stawiam twoją pensję, że nie. Na benzynę no, wystarczyło, żeby wrócić. Faul Juchacza tym razem. Tak jest. Tym razem Juchacz złapał piłkarza Stomilu za rękę. Bardzo niebezpieczne momenty. Tego się należy wystrzegać. Tu trzeba, owszem, kryć krótko, ale bez takich fauli. Tylko po błażliwości sędziego. Trener Jabłoński za linią wstrzymał rozgrzewkę Piotra Zalewskiego. Musi obejrzeć dokładnie tę sytuację, zobaczyć tak jest, zachowanie fragment. Patryka Wolańskiego. Patryk ustawia mur. Jeszcze popatrzył, czy blisko są ustawieni słupka. Sam staje w środku bramki. Grzegorz Lech. Przy piłce z tyłu Buchholz. Lech płasko! No, no. Ale to nie było silne uderzenie, ale mogą zaskoczyć. No tutaj właściwie uderzał prosto w nogi Michaela, tak by to Michael chyba był tym zawodnikiem. George Michael. Odważnie Juchacz, dobrze wszedł. Dobrze, bo to była piłka na styku, jest Mąka. Świetne podanie Kita. Narożnik pola karnego, co zrobi? Przeciągał Przemek ten moment, bo nie miał za bardzo tutaj opcji. Zerknijmy jeszcze raz, jak zobaczmy, to wyglądało. Była szansa zagrania do Wolsztyńskiego. Znowu bardzo ładnie tu rozprowadzona ta akcja do prawej strony. Jest z tyłu Wolsztyński. W tym pierwszym tempie albo Przemysław Kita musiałby uderzać, albo rzeczywiście wstrzymywać uderzać się. Uderzać wcześniej, prawda? Tak, tak. Albo czekać na nadbiegnięcie jeszcze któregoś z zawodników tam był. Mamy rzut rożny. Ale już było za blisko bramki. Kita to jest także bardzo ciekawe wzmocnienie, więc... Mówiłem. Tak, mówiłem. Ale pamiętam nawet w której minucie. Nawet po błędach Przemka, czy jakichś nieudanych akcjach będę dostrzegał też te dobre akcje. Dobre decyzje podejmuje. Tak jest. Przemysław Kita. Czy z dynamicznym zawodnikiem, co widzieliśmy w tej akcji. Bramka? Nie. Kuban. Do przodu. Do Lecha. Wyciągnęli się tam nasi dwaj zawodnicy. Poszedł tam Pięczek, bo stoperzy dopiero wracają. Już wrócił Zieleniecki. Teraz odpowiedzialnie. Też Kita, zobaczmy, blisko ustawionym. Ostro wszedł w Buchholza. Dobre zachowanie Przemysława Kity przed chwilą w polu karnym. Teraz już w defensywie. Kolejny plusik możemy przy nazwisku Przemka. Tak, nie pozwolił na dokładne zagranie. Zaatakował bardzo szybko. Widać, że potrafi szybko biegać. Też dobry mecz wydaje się w tej pierwszej połowie Daniela Tanżyny. Dobra, na razie bez błędu. Dużo takich momentów, raz tylko tam troszkę wymyślił. Widać, że to on dyryguje tą linią obrony. Być może takie trudne pół roku też Tanżynie może było potrzebne do tego, żeby wejść tutaj w Widzew dobrze. Oby tutaj ta runda była zdecydowanie lepsza. Zieleniecki niż tam pokazał się od razu. Radwański dobrze do lewej. Pięczek nabiera pewności. Opuszczona głowa, to jest koniec akcji. Nie, jeszcze trwa, panie Dariuszu, pośpieszny się musi zatrzymać. Jest Kita, ma kilka stacji. Kita próbował tutaj mocnym zagraniem po ziemi do Ameyo. Michael będzie teraz w tym pojedynku z zawodnikiem Stomilu czarował, ale wycofuje się z tego zamiaru i wycofuje to zagranie do Pięczka, ten przez Juchacza. Znowu Pięczek i spokojnie widzę przez Tanżynę. W miejscu przyjął. Sebastian trochę utrudnił sobie tym samym zadanie. I decyzję, co dalej. Wiatr coraz silniejszy. A ostatnio trener Kaczmarek tłumaczył właśnie na treningu, żeby tam przyjęciem piłki otwierać sobie pozycję do gry, tak jak teraz robił właśnie Przemek Kita. Nie zamknął sobie wejścia w stronę bramki rywala. Rusza Wolsztyński. Będzie piłka w jego kierunku? Nie. Przepchnął lekko Michaela. Jeden z zawodników Stomilu, Mąka. Oskrzydził ładnie Ameyo.
a Turzyniecki zajął jego miejsce. Fajna ta zmiana w obu zawodników na prawym skrzydle, a Mejo mocna piłka przerzucona. Nie wiem, kogo tam widział. Na naszego kamerzystę tutaj chyba zagranie. Tylko. Sporo kibiców dzisiaj w Nieborowie. Godzina 11, wakacje. Dzień pracujący, ale sporo dorosłych, sporo dzieci i młodzieży dzisiaj. Wszyscy na Kuroniówce tak. Lech szybko zagrał. Ruszają, mają problemy ze skonstruowaniem akcji. Łatwo ograny Juchacz na zamach. Lech wraca jednak. Nasz pomocnik. I po raz ostatni gwizdnął w tej części spotkania sędzia główny tego meczu, pan Rafał Michalak. 2-0, bezpieczny wynik. Będziemy mieli teraz chwilę przerwy. Obydwie bramki Rafała Wolszczyńskiego w 19 i w 26 minucie. Usłyszymy się po przerwie.
I za chwilę rozpocznie się druga część sparingu. Piłkarze Stomilu już gotowi do rozpoczęcia gry. W bramce Piotr Zalewski, skład Widzewa. A dalej Marcel Stefaniak, numer 14, patrzy, czy jest Marcel na boisku. Przemysław Banaszak, numer 7, 20. Mandiangu, 18, Jakub Jasiński. Zaraz będę sprawdzał, czy wszyscy są. Kamil Piskorski, numer 19. Dziesiątka na plecach to Kacper Falon, obok niego doskonale nam znany Filip Michaliewicz, numer 5. 26 to Maciej Kazimierowicz w linii pomocy. Obok niego 25 Łukasz Zeidler. Zieleniecki na stoperze z Juchaczem. 14 na koszulce to Marcel Stefanik i Marcin Kozłowski po drugiej stronie. Mam nadzieję, że nikogo nie opuściłem. Zaraz podamy Państwu skład Stominu. Teraz Mandiangu ma szansę, żeby dokładnie zagrać piłkę do przodu. Jesteśmy, ładna akcja na obiegnięcie. Wyłożenie piłki i trafił niestety w poprzeczkę po bardzo ładnym podaniu zawodnik testowany. Ładnie Kacper Falon na obieg z Mandiangu i też dobrze Mandiangu wypatrzył to gdzieś kątem oka, zauważył Falona obiegającego go z lewej strony. Teraz właśnie Falon będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego w polu karnym czterech Widzewiaków. Sprytnie tam Juchacz chciał piętą zagrać i goście Piotr Skiba w bramce, numer 82, dalej kapitan tej drugiej jedenastki Jakub Mosakowski, numer 20 Wojciech Dziemidowicz, 14 Aleksander Kowalski, 19 Wiktor Biedrzycki, 77, chyba nasz dobry znajomy Patryk Baran, tak jest. 10 Mateusz Cetnarski, również o nim możemy powiedzieć, że jest naszym dobrym znajomym. 90 Waldemar Garcarczyk, 17 Mateusz Mętlicki i dwóch zawodników testowanych z numerami 27 i 15. Nie zmieniła się trójka sędziowska. Oj! Ostre wejście. No, ucierpiał Kacper Falon w tym starciu. I rzut wolny. Widzimy Patryka Barana. Pamiętamy go z występów w Widzewie. Jeszcze chyba u trenera Pulski, jeśli mnie pamięć nie myli. Ustawiony dzisiaj wyżej niż właśnie, grywał. Właśnie, typowo zupełnie. No, już teraz chyba typowo dla siebie. Wówczas właśnie, byłoby typowe, to nie typowo. Zobaczmy, Zieleniecki. Z Juchaczem tworzą parę stoperów. Zeidler. Zeidler też długa przerwa w grze. Dobra, próba prostopadłego zagrania na Kozłowskiego i dobrze tutaj. I Kozłowski sprytnie wywalczył rzut rożny. Była jeszcze szansa, żeby pociągnąć z piłką wzdłuż linii końcowej, ale Marcin Kozłowski słusznie uznał, że no tutaj rzut rożny daje większe szanse na dobre zakończenie akcji. Ustawiają sobie obronę Widzewiacy, a Mandiangu już dośrodkowuje w pole karne. Nie za niska ta wrzutka, będzie szansa dla Stominu na kontratak. Wiktor Biedrzycki wzdłuż linii bocznej. Dobrze tutaj Stefaniak uprzedza rywala i wybija piłkę. Najłatwiej teraz rozpoznać Stefaniaka, opatrunek na łuku brwiowym pozwala od razu go dostrzec. Zeidler, rusza Kozłowski. Odważnie Kozłowski. Brawo, skrzydłem. Kozłowski. No i faulowany moim zdaniem, oczywiście, tak jest. Ale ładnie wchodził Marcin Kozłowski. To też ważny moment dla Kozłowskiego. Całe to spotkanie też jeszcze szansa dla Marcina na udowodnienie nowemu sztabowi szkoleniowemu. Być może tego, że ten stary się mylił. Tutaj też na pewno Marcin Kozłowski ma tę świadomość, że to jest też wielka gra dla niego o być albo nie być pewnie w Widzewie. Ale dobra sylwetka, szybki. Bierzemy pod uwagę teraz Patryk Baran, przejął podanie Widzewiaków, zagrał do tyłu. Sprytnie tam sobie poradził Mateusz Mętlicki. Naciska Baran Kozłowskiego, spokojnie Zalewski, no tak troszkę jednak niespokojnie. Stefaniak do środka,
odważnie tutaj, bo dużo spokoju mają w tych momentach, kiedy naciskają zawodnicy 100 milu, nie popełnili błędu widzewiacy, potrafili sobie zbudować przewagę i wyjść z akcją. Teraz niedokładne zagranie naszego zawodnika, nie ma faulu na Baranie, gramy dalej. I teraz sędzia używa gwizdka po faulu testowanego zawodnika na naszym testowanym zawodniku. Proszę bardzo, jak się odnaleźli. Mateusz Mertlicki to piłkarz, który został wypożyczony przez 100 mil, ale jest jeszcze proszę, dobre teraz rozwiązanie Mandiangu. Były zawodnik Górnika Zabrze, a także Wigier Suwałki. To, co można na pewno o Krzysztoferze Mandiangu powiedzieć, to ma taką szybką stopę, potrafi zmylić rywala właśnie takim krótkim ruchem to nogi. W kolarstwie to jest bardzo ważne. Ale i na boisku też się przydaje. Zobaczymy. Przy próbie dryblingu. Szybka stopa. Przepuszcza Kozłowski atak, zagrywa do Zeidlera. Teraz musi pomocnik Widzewa znaleźć Mandiangu. Łukasz Zeidler niepotrzebnie chyba Mandiangu. Do tyłu zagrał. Mógł odwracać grę już w stronę bramki Piotra Skibę. Przesunął się. A chyba wszyscy mają świadomość tego, jak są to ważne występy. Brawo. Filip przejmował piłkę. Jeszcze nie koniec. Kacper Falon. Próbują Widzewiacy i Falon wywalcza. No dużo mają ochoty do gry. Ci zawodnicy, o których ostatnio mało mówiliśmy, o których mało słyszeliśmy. Marcin Kozłowski, Kacper Falon. A ta kolejna ekipa Zeidler się szykuje, tak jeszcze jest nasza. Łukasz Zeidler też bez tej gry na zgrupowaniu w Opalenicy, już w tej końcowej fazie zgrupowania. Borykał się tam Łukasz Zeidler z urazem, a też wiemy o tym, że ma taką smykałkę do gry w środku pole, można tak w ogóle powiedzieć. No jesteś, widzę, zwolennikiem, żeby wszystkich zatrzymać. Bardzo dobra centra. Nie wiem, czy nie powinien tej piłki wyłapać bramkarz 100 milu, ale to nie nasze zmartwienie. Patryk Baran. Przecięte podanie. Dobrze. Kazimierowicz. Do Falona. Goni go. Świetnie, Falon pomiędzy dwóch rywali. I przewinienie. Trafił na ścianę, na Wiktora Biedrzyckiego. Protestuje zawodnik 100 milu. Będzie szansa, no myślę, że na uderzenie lewą nogą z tej pozycji. Mandiangu ustawia sobie piłkę. Biedrzycki jeszcze był w Górniku Zabrze, przypomnijmy, a później ostatni sezon w Wigrach Suwałki. Coś mi się wydaje, że Christopher Mandiangu będzie tym, który uderza. Będzie udawał, że nie wie, o czym mówi do niego Łukasz Zeidler. Łukasz mu tam pewnie szepcze: Chris, podaj, zagrajmy podaj to. A Chris mówi: ja nie, pani Maju. Ale to raczej zobacz, nie. Zobacz, przymierza będzie się chyba Christopher Mandiangu z lewej do uderzenia. Nogi. Jęk zawodu na trybunach. Szybka stopa nie oznacza tak jest celnej stopy. Ale jest takie powiedzenie, stopy wody pod kilem, tak sobie mówią żeglarze. Myślę, że tutaj jest dużo jeszcze miejsca i czasu, aby ten zawodnik nas do siebie przekonał. Uniemożliwił tutaj krótkie zagranie Kazimierowicz. W bramce. Dwójka z przodu, ciekawa, Filip Michalewicz i blisko niego Kacper Falon. Tak ustawiony jest zespół Widzewa. Faul Juchacza. Tak, o ile w pierwszej połowie te role pomiędzy Rafałem Wolszczyńskim a Przemysławem Kitą mogły się zmieniać i obaj zawodnicy mogli te pozycje 9 i 10 rotować pomiędzy sobą, tak tutaj jednak raczej to Kacper Falon do samego końca będzie grał niżej niż Filip Michalewicz. Zobaczmy wrzutkę. Też ciekawe, co Michalewicz pokaże w tym sparingu. Tymczasem trzeba bronić Zieleniecki uprzedzony. Tam jeszcze Filip Michalewicz był ostro zaatakowany w naszym. Brawo, Kacper Falon, świetnie zgasił. Tak, tutaj. Aj, szkoda. Odważna próba testowanego gracza w Widzewie, żeby to rozrzucić od razu do lewej strony, ale niedokładnie zagrywał nasz zawodnik. To młodzieżowiec, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Tyle możemy Państwu powiedzieć.
przesuwa się między zawodnikami. Teraz Jędrzycki. No i faul na pewno. Pchany Kozłowski, sędzia tutaj nie gwiżdże. I Zalewski. Szeroko Stefaniak przy linii bocznej, Zalewski do Zielenieckiego. Sebastian Zielenieński podciąga z piłką kilka metrów. Trochę pogramy. Mateusz Mędlicki. Ależ tutaj drugi raz to samo robią Widzewiacy. Drugi raz taka piłka niebezpieczna od Piotra Zalewskiego na Juchacza. I to wszystko we własnym polu karnym. Juchacz od razu naciskany przez rywala. Na razie na dwie próby, dwie pozytywne, ale tutaj pachnie to niebezpieczeństwem. No to jest dużo bardziej odpowiedzialna rola, tu lepiej widać te błędy niż w środku pola, prawda? W środku pola można się ukryć, tutaj każdy błąd od razu jest widoczny, jak na dłoni. Za długo Zeidler, za długo, niepotrzebnie się dał tam, wdał się w awanturę. Wybita piłka. Dobrze, że nie kombinował już tutaj Piotr Zalewski. Brawo, Marcin Kozłowski. Świetne wyjście. Znów faul na naszym Maćku Kazimierowiczu. Testowany. Zeidler próbuje uruchomić lewą stronę, ale tam teraz dopiero piłka trafiła do Marcela Stefanika trochę za głęboko. Ustawiony Widzew po tamtej stronie. Tu lepiej Stomil wygląda w drugiej połowie na ten moment w tej środkowej linii. Trochę mniej miejsca zostawiam, chociaż teraz akurat jakby nie potwierdza tego. Ajajajajaj, już szczęśliwy to jest. Zajączkowskiego. Sędzia każe grać dalej. Ale skończyło się bardzo ostrym wejściem. Wstał już Michaliewicz, gramy dalej. Sędzia nie przerywa. Teraz dużo miejsca znowu. Zeidler, kolejny testowany pola. Tam bardzo ostro sobie poczyna. Juchacz, Stefanik. I nasz Marcel Stefaniak tam próbował akcji ofensywnej. Pokazywał się tam za plecami obrońców Christopher Mandiangu. Nie był to zły pomysł na rozegranie właśnie w ten sposób tej akcji przez Widzew. Pojawi się chyba jeszcze na boisku Daniel Tanżyna, bo widzę, że został wezwany przez tak, pewnie asystenta. Zrotuje pozycję z Sebastianem z Zielenieckim. Albo z Zielenieckim, tak jest. Juchacz do góry. Bardzo trudna piłka dla Filipa. Uprzedził brawo. Falon. Świetnie dobrze, Falon. To zrobił Falon. Uwaga, jeden na jeden. To jest faul. To musi być faul. No, nie wiem, dlaczego arbiter tego nie odgwizdał. No przecież ewidentnie celem ataku był zawodnik. No to jest, to musi być rzut wolny. Bardzo ładnie Filip jeden na jeden uwolnił się, poszedł. I poszedłby na pewno sam na sam, gdyby nie ten faul zawodnika z Olsztyna. Proszę, jak tutaj z Biedrzyckim wygrał górną piłkę Łukasz Zeidler. Najniższy w zespole Widzewa w tej chwili na boisku. No ten wzrost to generalnie nie jest nasza domena w tej chwili. A tu nie chodzi o zbieranie piłek z tablicy. Tak jest. Raczej na razie. No ale w każdym razie podwyższamy teraz z przodu. Idzie Zieleniecki i Juchacz. Tak, właściwie to tych dwóch zawodników. Zostaje Kazimierowicz. On lubi taką odległość, Kazimierowicz. Ten Stefaniak, mocna piłka na krótki słupek prosto w nogi Zielenieckiego. Nie poradził sobie tutaj nasz stoper ze skierowaniem piłki w stronę bramki. A trzeba było Ibrahimowiczem spróbować. Bardzo trudna sytuacja do uderzenia. I Piotr Skiba od bramki. Nie ma komu zagrać. Wprawdzie pokazał mu się jeden z piłkarzy testowanych, ale podania nie dostał. Na rozgrzewce cały czas nasi zawodnicy. Siedmiu? Grzegorz Gibki, Daniel Tanżyna, Patryk Jakub Kmita. Dobrze tam ambitnie walczy Łukasz Zeidler. Piłka Konrad jednak Butowski. Dla Stomilu. Tak, Butowskiego jeszcze nie było. Na boisku.
Jakub Jasiński, Kamil Piskorski też. Poza na razie. Tak, boisk. Ale cały czas w rozgrzewce. No ładny cross, trzeba przyznać, że tutaj bardzo dobrze zagrał chyba Mosakowski z tyłu. Biedrzycki. Do bramkarza, do skiby. I Jakub Mosakowski, kapitan Stomilu w tej części, do Patryka Barana. No tutaj straciliśmy piłkę. Niebezpiecznie. Uprzedzony ciemnoskóry widzewiak. Michajliewicz walczy z Biedrzyckim. Szeroko. Bardzo duże teraz odległości między obrońcami Stomilu. No, kosztem oczywiście zagęszczenia pomocy, no i przesunięcia Patryka Barana. Teraz Patryk nawet gdzieś tam przy Zielenieckim próbuje sobie ułożyć życie na prawą stronę. Dobra piłka. W ostatniej chwili uprzedzony był Patryk Baran. Leży Baran w polu bramkowym, a my w powtórce zobaczymy. Chyba tutaj, nie wiem, czy Sebastian Zieleniecki nie powinien wybijać tej piłki, chociaż to była niebezpieczna dla niego sytuacja, bo nabiegał na nią, przepuścił. Chyba jednak powinien lewą nogą po prostu wybijać. Na Baranie faulu raczej nie było. Było to ostre wejście, ale raczej bez przewinienia. Przekazują sobie uwagi Juchacz ze Stefaniakiem. Widzimy teraz ustawienie Widzewa, widzimy jak to wszystko wygląda. Tam 8 zawodników się przygotowuje, więc będziemy mieli jeszcze jedną tu roszadę. Troszkę utyka, widzę. Patryk Przemysław Baran? Nie, Kita. Nie. Przemysław Kita za linią. Ja nie widziałem tego momentu, kiedy został ostro potraktowany, no ale to jest gra kontaktowa niestety. Widzew już wznawia akcję. Zieleniecki podprowadza ją do linii. Pokazuje się falą. Dobra. Dobrze piłka do Filipa, świetnie, ale nie ma zdąży nikogo w polu karnym. No i niestety próbuje Filip z powietrza, no jedyna rzecz, którą mógł zrobić, prawda? Tak, ale widzieliśmy Kaspra, który wypuścił tę piłkę Michaliewiczowi. I nie nikogo wiedzieć, czemu więcej nikt nie, tak nie pobiegł jest za tą akcją. Tam przede wszystkim Mandiango powinien zwątpili być w polu karnym. Tam powinien być też któryś ze środkowych pomocników. No niestety nikogo nie było i Michaliewicz wyciągnął chyba ile mógł z tej sytuacji. Baran pokazuje się do gry. Obok niego Kazimierowicz. Ładny zwód Patryka Barana. Teraz no i teraz Zejdler. Świetnie. Kazimierowicz. Przepraszam, Michaliewicz. Teraz Kazimierowicz dobrze rozejrzał się, zanim otrzymał piłkę, widział. Teraz podejdzie od razu do Juchacza zespół Stomilu. Tak jakby Stomil wyczuł, agresywnie zaczął grać. W momencie, grać, kiedy tak Juchacz jest ma piłkę jako ostatni obrońca, warto wtedy go naciskać, chociaż udaje się cały czas Juchaczowi uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa w tych sytuacjach, chociaż też i wcześniej był wsadzany trochę na konia przez swoich kolegów, nasz zawodnik. Czy można? No można zagrać agresywniej. Teraz Martel Stefaniak. Oj, za długo to wszystko trwało. Już jest agresja. No i nie wiem, bo właśnie, i straciliśmy piłkę. W polu karnym trzeba ostrożnie. Próba strzału. Z półobrotu. Ładnie to zrobił piłkarz Stomilu. Ładne uderzenie. No i dobra reakcja. To był Mateusz Cetnarski. Jeszcze zapomnieliśmy o jednym zawodniku, no. Przecież Przemek Banaszak jest za linią. Tak, poszła. Jest na pewno. To on właśnie w tej chwili pierwszy w rozgrzewce. To będzie ciekawy zespół, młody. Duża, szeroka kadra Widzewa, też trudne decyzje przed sztabem szkoleniowym i to też trudne decyzje z racji na to, że muszą się one odbyć w dość błyskawicznym tempie. Słyszymy o jeszcze kolejnych piłkarzach, tak, więc jest, tutaj jest czasu nie ma. Sytuacja. Zdecydowane wyjście od Aleksandra Kowalskiego, Juchacz. Uwaga, faul. Arbiter puszcza grę, tam ale przez moment był testowany. Brawo, Maciek.
z wielkim spokojem oczyścił sobie grę. Kacper Falon z wielką ochotą do gry, trzeba przyznać, pokazuje się, proszę, Maćkowi. Ma z kim pograć Maciek. Bardzo ładnie odwrócił strony. Zajdler. Gdzie jest Stefaniak? Po lewej stronie. Teraz Zieleniecki. Bardzo szeroko i wysoko ustawiony Stefaniak i teraz Zieleniecki. Doskonała próba. Szkoda. Decyzja bardzo dobra Sebastiana Zielenieckiego. Tak, szkoda, że to nie było bardziej dokładne, ale tak właśnie trzeba zrobić. Ładnie przeniesie ciężar gry Widzewiacy na prawą stronę. Zrobili miejsce Stefaniakowi na wejście z... bez piłki na pokazanie 66 się na minuta. Bardzo wysoko już na połowie rywala. Zabrakło tutaj może metra. Falon. Zielenieckiego. Niedokładnie. Wszystko dobrze, przyjęcie dobre, dobre odegranie. No, zabrakło chyba komunikacji. Wietrzycki. Falon najbardziej wysunięty w tej chwili i Filip Michalijewicz. Osakowski do bramkarza, do Skiby. Przez moment był Kowalski przy piłce. Czekamy na zawodników w Stomilu. Zagęszczając środek, proszę, mocna piłka gdzieś tam za plecy Juchacza. Lekko i sprytnie przepchnął go zawodnik Stomilu, mimo że nasz zawodnik był bliżej. Chyba mógł decydować się na strzał tutaj. Testowany zawodnik w barwach Stomilu. Tak, ale chciał przełożyć na prawą nogę. Niepotrzebnie zupełnie. Tak, i sobie utrudnił wszystko. Ale ilu chętnych, no proszę, do rzutu wolnego. Może będzie losowanie. Trzech chętnych, Osakowski. Cetnarski. Cetnarski, proszę. I Gancarczyk. No to Mateusz Cetnarski, wprawdzie w drugim składzie, ale to nie jest pierwszy czy drugi. No po prostu tak sobie trener dzisiaj ustawił, Piotr Zajączkowski ustawił sobie drużynę. Cetnarski będzie strzelał. Nie podejrzewam, żeby nagle ktoś ruszył z tyłu. No zobaczymy, jak tutaj Zalewski poradzi sobie po pierwsze z ustawieniem muru, a po drugie z interwencją. Przecież Cetnarski umie, wie, co zrobić w takiej sytuacji. Gancarczyk jeszcze się tam czai. Cetnarski, ale dobra interwencja w bramce. Bardzo trudna piłka, wbrew tak, pozorom. Skozłowała tuż przed Zalewskim. Tak, przed bramkarzem, ale Zalewski bardzo ładnie się zachował po tym strzale. Widzimy Piotra Zalewskiego, te rękawice. Tak wygląda trochę, jakby dopiero skończył zmywać naczynia Piotr Zalewski. Każdy ma inne metody. Niektórzy nie lubią i kupują rękawice. Zmywarkę. Ale dobra interwencja, naprawdę. Trzeba pochwalić. Baran wrzuca. Oj, tam Filip Michalijewicz sobie bardzo ładnie poradził. No, dobrze, że nie odpuścił tej piłki. Gdzieś za jego plecami byłaby to bardzo niebezpieczna akcja. Tak, bo też widzimy, że Michalijewicz nie jest przyklejony do słupka, do tego pierwszego słupka, tylko pilnuje też strefy i musiał być bardzo czujny w tej sytuacji. Znowu będzie piłka lewa noga inaczej dokręcona. Baran, piłka, uwaga, dobrze Zalewski. Brawo, wyskoczył. Zalewski. Kontaktowe starcie tam z zawodnikiem Stomilu. Na plus dla Zalewskiego. Tak jest. Nie boi się, wychodzi. No nie może inaczej się zachować. Dobra interwencja. I proszę, teraz przekazują sobie piątki. Zieleniecki opuszcza boisko, wraca Tanżyna, więc Juchacz z kimś, kto no, pomoże, uspokoi, ale czy zamienią się stronami? Nie, Juchacz bardziej na prawo. Wcześniej był bliżej lewej strony, Juchacz tak jest ustawiony z Sebastianem Zielenieckim. Teraz to Tanżyna właśnie bliżej lewej strony boiska. Dobre wejście Biedrzyckiego. Kowalski głową, testowany, Cetnarski, no ma problemy tam Cetnarski, bo gdzie pokazuje się Mateusz, tam natychmiast doskakuje dwóch, trzech Widzewiaków i Cetnarski ma problemy, żeby dokładnie zagrać piłkę. Teraz przytomnie zagrał Zalewski ze Stefaniakiem,
Stefaniak z powrotem do naszego bramkarza. Ta długa piłka na Michaliewicza już przez Widzew stracona. Ładnie teraz taka mała gra. Gancarczyk był przez moment przy piłce. To ten zawodnik krótko ścięte włosy z numerem 90. Waldemar Gancarczyk. I rozpoczynamy akcję ofensywną. Do Łukasza Zajdlera, do Juchacza. Chyba trochę teraz za blisko tu siebie niebezpiecznie. Teraz Kacper Falon z Łukaszem Zajdlerem. Stomil czeka, ale chyba dłużej nie będzie czekał. Podchodzą agresywnie. Tanżyna za plecy. Dobrze wypatrzył Kozłowskiego. Marcina. Dawno Marcina nie widzieliśmy w akcji. Mosakowski. Kozłowski przytrzymał akcję. Pograją z Eidlerem. Tak jest, jest trochę miejsca. W środku był Kazimierowicz, ale wcześniej poradził sobie Maciek, ale podwojony się. Tak jest, Cetnarski był jeszcze. Świetna piłka. Musi zobaczyć Stefaniak, gdzie jest. Był faul. Tak jest. To był Waldemar Gancarczyk, będzie rzut wolny. Niezłe miejsce, niezła sytuacja na to, żeby zaryzykować strzał. Kacper Falon w murze, obok niego Marcel Stefaniak, dwuosobowy mur, wszyscy wrócili, nikt nie zostaje na desancie. Ładna centra, uwaga! Ojej, straciliśmy krycie. Musi wyjść z bramki, chyba Piotr Zalewski przy takim dośrodkowaniu. No przed nosem przeszła mu ta piłka. Rzut rożny, czyli ktoś tam tą piłkę trącił, ale no straciliśmy kompletnie krycie. Mogło się to dla nas bardzo źle skończyć. Zobaczmy, wszyscy zawodnicy, nie wszyscy, ale wielu zawodników w polu karnym Widzewa. W tym tłoku jakoś sobie Zalewski poradził, ale łatwo też nie było. Szeroko Stomil. Złamali strony. Oj, teraz masz zbyt odważnie. Nie wiem, dlaczego arbiter widzi, że to jest przewinienie. Od razu powiem, moim zdaniem to nie jest faul na bramkarzu. Zalewski wychodzi gdzieś na 10-11 metr. Wysoko w powietrze wyszedł Zalewski, ale to nie była pewna interwencja naszego bramkarza. Dla mnie to nie jest przewinienie. Bramkarz tam ryzykuje idąc. Za plecy Mosakowski spokojnie do góry. Filip Michajlewicz uprzedzony jeszcze trafił w nogi piłkarza Stomilu. To kolejny testowany. Ale przeprosili się, wszystko jest w porządku. I mamy już w tej chwili 74. minutę meczu. Nadal wynik z pierwszej części spotkania po dwóch bramkach Rafała Wolsztyńskiego. Widzę, wprowadzi 2-0. A to nasz ulubiony wynik ze Stomilem. Zobacz, teraz jest szansa. 3-2. Wraca wprawdzie trzeci piłkarz. Falon dokłada na czysto. Spalony. I niestety źle to. Kontra rozegrana. Nie no, z tego to musi być bramka, powinien panowie. Chyba Kacper albo wcześniej zagrywać zamarkować do któregoś podanie kolegów, i uderzyć sam. Albo po prostu samemu uderzać. Bo czekamy po prostu. Coraz bliżej bramki. Akcję finalizuje się w kontrze tak, że ten, który ma piłkę, czeka, aż go ktoś zaatakuje. Jak nie, no to finalizuje, tak? Miał dużo miejsca. Kilka sekund miał na to, żeby podjąć decyzję o uderzeniu. Kacper Falon chciał jednak obsłużyć Christophera Mandiangu. Ten nie pilnował linii obrońców Stomilu i Christopher, a więc może stoper. W środku ostre wejście w Maćka Kazimierowicza. Taki stempel, tak? Jak to mówią piłkarze, trzeba po sobie zostawić ślad. Widzew już szybko rozpoczyna Mandiangu na lewej stronie.
No nie wiem, czy się zrozumieli. To wszystko Stefaniak. Za daleko i za długo. Szkoda, bo Marcel Stefaniak był dobrze ustawiony i można było zaryzykować podanie na lewo. Przemek Banaszak chyba przygotowuje się do gry. Coś mi się wydaje, nie. To jest Łukasz Turzyniecki, myślałem, Matian, że podejdzie. Przez pół boiska do obrońców. Byliśmy pod polem karnym Stomilu. Teraz trzeba wyjść spod pressingu rywala. Ale błąd, no. Myli się już po tych czterech, pięciu takich zagraniach na Juchacza. Pierwszy błąd. Już wiedzą, o co chodzi piłkarze Stomilu. Atakują nie Tanżynę, tylko biegną w kierunku Juchacza. No tak, ale też trzeba Juchaczowi oddać to, że pomylił się dopiero pierwszy raz, tak? I na tyle prób zakładania pressingu właśnie w momencie, kiedy to on ma piłkę. Średnia tutaj wychodzi Juchaczowi nie bardzo porządna, bez straty w tej sytuacji. Kazimierowicz, dobrze. Barana. Nasz piłkarz testowany poradził sobie, jest out. Marcin Kozłowski, powinniśmy przejść troszkę bliżej. Teraz kapitanem jest u nas Daniel Tanżyna. Banaszak, Pinkowski, Gutowski. Ale to było sprytne, brawo. Brawo Filip, jeszcze lepsza sytuacja. No Kacper musi popatrzeć. To jest bardzo dobra sytuacja na to, żeby albo wjechać w pole karne, albo zakończyć dobrym strzałem akcji. Piotr Skiba od bramki. A tutaj najlepsze trwa rozdawanie autografów. Adam Radwański, Pięczek, Łąka wykorzystują mali kibice szansę na autograf na koszulce Mandiangu. Źle, nie dokładnie. Patryk Baran, uwaga. Próbował tam zatrzymać zespół Widzewa. Arbiter słusznie nie odgwizduje. Moim zdaniem też nie było przewinienia. Dobrze, Falon, dobrze, brawo. Falon, dobrze tu poczekał. Ostro zaatakowany. Niedokładnie Kozłowski psuje akcję, ale dobrze tutaj zachował się Kasper Falon. Do ostatniego możliwego momentu wyczekał chwilę, aby skierować piłkę właśnie do skrzydła. Testowany piłkarz z numerem 27 w zespole Stomilu obejrzał żółtą kartkę za to wejście w Kacpra Falona. Miał kilka naprawdę ciekawych fragmentów gry Kasper Falon. Nie, uważam, że wszyscy najśmieszniejsze, może nie najśmieszniejsze, ale może najtragiczniejsze jest to, że wszyscy się prezentują dobrze. I ktoś powie, że z takim składem powinniśmy grać teraz gdzie? Z Wojciechem Stawowym w Lidze Mistrzów już tak chyba. Tak jest, to już koniecznie. Pozdrawiamy. Sylwestra Zacka też. Nie, to ja nie pozdrawiam. Ty nie pozdrawiasz, no widzisz. No. A Wojciech Stawowy szykuje nam teren. Nie no, żartujemy, proszę Państwa. No, różne rzeczy się działy w historii Widzewa i trzeba na to spuścić zasłonę milczenia. Miłosiernie. Zalewski ładnie tutaj podcinką do Kozłowskiego. W miejscu Marcin Kozłowski. Od razu są piłkarze, jest Wędlicki, od razu podchodzi ten testowany. Oni wszyscy od razu starają się, nie można tak wybić piłki. Teraz próbował nas upolować Piotr Zalewski. Chyba za o tę informację o tym wyjściu. I sobie z nim porozmawiamy po meczu w takim razie. Jest. Piętnastka na koszulce, zawodnik testowany. Z autu poszedł tam Juchacz. Swobodnie pograli piłkarze Stomilu. Faul. Ale ładnie to zrobił piłkarz Stomilu. Zwód w miejscu bardzo dobrze zrobiony. Bardzo dobrze wykonany. Nie jesteśmy zwolennikami. Nie, zwodu w miejscu. No. Ale ładnie to było zrobione. To było ładnie wymyślone w ogóle. Piękne obrazki na dole. Wszyscy mogą sobie zrobić zdjęcie z Widzewiakami. Świetna propaganda. Świetne, świetny PR sobie robimy, tak? Tak jest. Patryk Baran i Mateusz Cetnarski. Baran będzie dośrodkowywał, piłka odchodząca od linii końcowej. Ile razy tam polu karny Filip jest wykorzystywany. Popychany teraz przez naszego Patryk Baran, faulowany przez testowanego piłkarza
Widzewa będzie rzut wolny. Okazuje się, że jakby tak policzyć aktywność, to Filip Michalijewicz byłby jednym z bardziej aktywnych, bo nie tylko z przodu, ale także w naszym polu karnym się pokazuje. Cepnarski wrzuca piłkę. Mądre zagranie, ależ tam niebezpiecznie jeszcze jest. Ładnie tutaj wyblokował Jubasz. Zaleski i ręką Rywala. Teraz wyrzut. Ale nieporozumienie z Falonem. Falon pokazuje, że chce od bramkarza piłkę do bramkarza. Bliżej linii bocznej, a Zalewski rzucił ją do koła środkowego. Wracając jeszcze do tych słów pana Pajędarku o tych defensywnych zaletach gry Michalijewicza. Dzisiaj może moment, bo świetnie teraz na jeden kontakt zagrał Stomil. Ładnie to wyglądało. Stefaniak uprzedza Rywala, jeszcze nabija go, będzie out dla Widzewa. Gdy angielski realizator realizuje jakieś transmisje z zachodu, to jest taka rubryka zawsze clearances, czyli te wybicia takie na uwolnienie. Myślę, że tych clearances dzisiaj Michalijewicz chyba ma najwięcej. No ale zawsze muszę powiedzieć, że znalazł się tam, gdzie trzeba. Teraz uwaga. Mietrzycki tu przepycha przypadkowo się. Przypadkowo mnie, no arbiter jednego no tutaj odpisał, raczej. Ja bym puścił to, to była walka. Tutaj nie widziałem żadnych znamion przewinienia z jednej czy z drugiej strony, można a było to puścić. Nawet tutaj Biedrzyski, bardziej mu te łokcie chodziły gdzieś tak, w osi. Oplatał. Tak jest. Po prostu się rozrósł. Będzie rzut wolny, Mateusz Cetnarski. No mniej dzieje się teraz już w drugiej tak, połowie przyznać, niż że w po pierwszej tych części gry. Czekamy jeszcze na kolejne zmiany, a tymczasem mamy już 81. minutę. Tamta zmiana będzie raczej symboliczna. O ile w ogóle do niej dojdzie. Tak jest. Ależ tam było zamieszanie. Teraz Mandiangu przodem do piłki. On powinien ją złapać, tak teraz, jak to właśnie zrobił, ale wybity z rytmu biegu przez Cetnarskiego. A tam widzę strzały. Pokazuje swój strzał. Młody robak. Proszę bardzo. A tak, rzeczywiście. I nawet raz trafił. No, wykorzystał sam na sam sytuację. Sebastian Zieleniewski w roli bramkarza. Słyszymy tutaj podpowiedzi, jak dyryguje obroną Tanżyna. Daniel Tanżyna. Tak, widzi dużo Daniel, będąc ustawionym przodem do całej akcji. Podpowiada. Dyrektor defensywy. Tak, można powiedzieć, chociaż pan wczoraj powiedział, że nie będzie za dużo dyrektorów. To ostatni, który się ostał, to jest dyrektor defensywy Daniel Tanżyna. Na razie dyrektor, może kiedyś minister obrony. Christopher Mandiangu, dobrze. Dobra. Do Michalijewicza, no szkoda. Niestety źle. Filip tutaj Filip nie trafił w piłkę, a sytuacja była niezła. Pokazał się z dobrej strony, teraz Juchacz. Walczący z zawodnikiem Stomilu. Ładna zagrali piłka za uliczkę plecy, w kierunku Patryka Barana. Tanżyna. Spokojnie, spokojnie do Kozłowskiego. Ten przez środek do Zeidlera. Ładnie gramy ładnie teraz przy tej akcji. Zeidler, proszę, dobrze, na dobrze, jeden widzę, kontakt, wychodzi, świetnie. Świetnie. Tak to wygląda. No i niestety, szkoda. Za daleko wypuścił za dużo chcieliśmy. Zeidler. Sprytnie teraz sobie tutaj poczyna testowany w Widzewie skrzydłowy. A tymczasem kontra dla Stomilu. Mateusz Mętlicki. Do boku, do Patryka Barana. Baran lewa noga, piłka po to ziemi. Puste miejsce, ale świetnie, tak? Znalazł się Marcel Stefaniak. Brawo. Nie wybijał w pomidory, tylko pod nogi naszego zawodnika. Jeszcze nie koniec, ach, szkoda, odbiła się tam piłka. Brakuje tak, takich wygranych pojedynków Michalijewiczowi. Dzisiaj granych tych piłek właśnie na taką, na takie starcia bezpośrednie z obrońcami. Nie, myślę, że ta zmiana rzeczywiście będzie symboliczna, jeśli wejdą ci piłkarze rezerwowi, to chyba raczej jest 85. minuta. Już widzimy, że nie wejdą, ponieważ tak, już tak mają rozbieganie, to był tylko krótki trening, tak, on tam przez pół godziny potrwały te ćwiczenia. Tak, tak. Jasiński, widzę, biegają, także... Kamil Migdał, trener przygotowania motorycznego, wcześniej w rezerwach u trenera Jakuba Grzeszczakowskiego, teraz od kilku tygodni włączony do sztabu pierwszego zespołu i u trenera Smułki, i na razie u trenera
Marcina Kaczmarka i to on właśnie zajmował się tymi zawodnikami. Może przypomnijmy, kto był w tym gronie, no bo oni dziś nie zagrali, a myślę, że to też jest istotna informacja. Ale i dla to jest tak Widzewa, zwana melodia przyszłości. Jak i dla samych zawodników w Jasiński, tym gronie. Jasiński, Piskorski, Przemysław Banaszak, Marcin Pinkowski, uderza Maciej Kazimierowicz prosto do koszyczka. Piotra Skibę. Kogo jeszcze nie było, zaraz. To teraz po kolei. Marcin Pinkowski. Skibki, Marcin Jakub Pinkowski, Kmit. Jakub Kmita, Przemysław Banaszak. Konrad Gutowski. Kamil Piskorski. Chyba wszystkich już w tej chwili wymieniliśmy. Na ten moment ci zawodnicy no już na pewno nie zagrają w dzisiejszym meczu. Tak, no też nie ma tutaj po co tworzyć jakichś wejść symbolicznych. Niczemu to nie będzie służyło. 80 już, 7 minuta. I Zalewski rozpocznie grę wykopem od miejsca, gdzie było chyba przekroczenie przepisów. Czeka aż ustawią się widzewiacy. Mandiangu przegrywa główkę. Tanżyna spokojnie do Kazimierowicza. Ja jeszcze raz przypomnę, zapraszamy na program dziś magazyn Piłsudskiego 138. Gośćmi trener Marcin Kaczmarek oraz dyrektor Akademii Widzewa Maciej Szymański wraz z nowym trenerem w Akademii Michałem Czaplarskim. 19:10 zapraszamy. Teraz jest szansa na kontratak. Falon, Mandiangu. Falon biegnie do środka. 4 na 4. Pokazuje się Kacper Falon. Czuł, Skiba był przygotowany na to uderzenie. Nie było elementu zaskoczenia. Łatwo poradził sobie Baran, Patryk Baran z Zajderem i z Kozłowskim. Do testowanego piłkarza Stomilu. Setnarski. Gancarczyk. Cała lewa strona odkryta. A to takie zagranie na wbiegnięcie chyba, albo próba strzału. No. Jak to mówią piłkarze, nie usiadło mi. A pierwsza połowa na pewno lepsza. Optymistyczna w wykonaniu Widzewa. Część drugiej również, tak bym to ujął. I chyba pora się martwić, bo wtedy ten sparing w Sierakowicach ze Stomilem również wyglądał dobrze. I też było 2-0, tak? Nie pamiętam. 2-0. Tak, mamy tu podpowiedzi od publiczności, że było wtedy 2-0. No właśnie. Ja zapamiętałem, niezapomniany dla mnie klimat szatni tam w Sierakowicach. Po 2-0, bo w Uniejowie też był taki sparing. I też było 2-0. Więc mówię, o, teraz dobrze zrobili. Widzew. Już powinna piłka wylądować pod nogami. Spalony nie, nie spalony, ma spalonego, ale to, nie podniósł. Ale cała akcja straciła na dynamice. Kiedy niestety. Filip odwrócił się nie przez to ramię, przez które powinien. Zobaczmy teraz tę sytuację. No tu powinien zdecydowanie szybciej. Na lewą stronę, do lewej nogi. Sam wygonił się w stronę narożnika Polaka. No to teraz będziemy mieli rzut rożny. Kacper Falon pójdzie zacentrować. Każdy z tych piłkarzy, którzy grali w drugiej części spotkania, pokazał coś optymistycznego. Już operujemy jedni mniej, drudzy więcej. Przebojów. Każdy pokazał, że drzemią w nim ogromne możliwości. To nie. O tej centrze nie będziemy opowiadać, choć piłkę teraz złapie na pewno Stefaniak. Świetnie, ach, tutaj niewiele zabrakło, bardzo przytomne zachowanie i ciekawy pomysł na wyjście spod presji Marcela Stefaniaka. Duża wyobraźnia naszego zawodnika. Piłka widzimy, gdzieś tam młody w szatach. Robak przejął piłkę. Całe szczęście oddał. No nie no, w szoku jestem. Zaraz będzie wszystko kontynuowane. Marcel Stefaniak przeprasza. Syna Marcina Robaka. No tak, teraz jest... Rwie się do gry młody chłopak, a Stefaniak lewą stroną na trzech rywali. Na... Ale do tak samego jest. Końca Marcel i za to można naszego zawodnika pochwalić. Nie dał wyjść spod linii końcowej przeciwnikowi. Stomil już próbuje wznawiać akcję. Sędzia patrzy na zegarek i chyba za chwilę będzie to spotkanie Za chwilę kończył. Będzie 90. minuta i to jest... Ostatni gwizdek w tym spotkaniu, przypomnę, Widzewiacy w pierwszej części spotkania zdobyli 2 bramki. Rafał Wolsztyński dwukrotnie trafił do siatki. 2-0. Pierwsza połowa dużo lepsza w wykonaniu Widzewiaków. No druga to już wiadomo, weszli zawodnicy, którzy chcieli się pokazać. No więc nie wszystko decydowało tak, jak chcielibyśmy. Coś.
Tak myślę sobie, że Widzew wyglądał dobrze na tle Stomilu, natomiast wiemy, że nam zależy na tym, żeby Widzew wyglądał dobrze na tle rywali drugoligowych. I nie chciałbym być w skórze Marcina Kaczmarka, bo teraz trudne decyzje. Nie wiadomo, na ile są zaawansowane rozmowy w sprawie nowych transferów. Na razie sytuacja wygląda, jak wygląda. Jeśli widzewiacy mają komuś z tych piłkarzy podziękować, to nie będzie łatwa rzecz i prosta decyzja. No a my jeszcze raz zapraszamy na wieczór. Tak jest. Tam sobie myślę też omówimy trochę ten mecz sparingowy. Trzech króli, tak. Marcin Kaczmarek. Trzech Marcinów. Marcin Szymański, tak. Trzech Marcinów, a trzech panów M, także trzy razy M dzisiaj. I Michał Czaplowski. 19:10. Dziękujemy za uwagę, tak jest, kłaniamy się, przypominając, że Widzew wygrał mecz sparingowy tutaj w Nieborowie ze Stomilem Olsztyn. Tradycyjnie już 2-0. Obie bramki zdobył Rafał Wolsztyński w 19:26 minucie. Do usłyszenia. Kłaniamy się pięknie Państwu. Dariusz Postolski i Arkadiusz Stolarek.